dobry, to jest pytanie na śniadanie. Aleksander Sikora, Małgorzata Tomaszewska. Serdecznie Państwa witamy i od razu przechodzimy do trudnego tematu, do tematu nałogów. W jaki sposób rozpoznać, czy to już jest nałóg, czy jeszcze jakieś przyzwyczajenie i czy są pewne cechy charakteru nałogowca? Chcemy tylko podkreślić, że nałóg to nie tylko uzależnienie od alkoholu, tytoniu czy narkotyków. Nałogów może być wiele. Sprawdźmy w takim razie, czy nasza osobowość jest podatna na nałogi. To już pytanie do naszych gości. Magdalena Herda, psychotraumatolog. Dzień dobry. A także Robert Banasiewicz, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Prowadzi ośrodek dla uzależnionych. Witamy Państwa. Panie Robercie, czym jest uzależnienie? To zespół zachowań, zaburzeń emocjonalnych. To jest do tego taka specjalna tabliczka 6 osiowych objawów, po których można zdiagnozować uzależnienie, czyli w bardzo skuteczny sposób zasłonić sobie człowieka. Nie? Bo diagnoza, którą ja mogę jako specjalista psychoterapii uzależnień postawić, no bardzo często zasłania mi człowieka. Człowiek uzależniony, gdy myślę o uzależnieniu, no, o jego skłonnościach, to już straciłem człowieka z oka, jego ból i cierpienie. Nie? Ten człowiek cierpi. Natomiast tak naprawdę jesteśmy uzależnieni, my wszyscy ludzie, od dwóch rzeczy. Od złego myślenia na swój temat i bardzo silnych uczuć, emocji, doznań. Tak? One nie muszą być przyjemne, one mają być silne. Ma pan na myśli niską samoocenę, mówiąc o tym pierwszym? Nie, mam na myśli zaburzoną samoocenę, czyli albo jestem super hero, albo super zero. Nie? Mhm. Czyli trochę Freud, id ego, super ego, to wchodzimy już zawsze na... to samo. I bardzo często mylone jest z poczuciem pewności siebie, tak? Czyli mamy kogoś, kto ma poczucie pewności siebie, więc spokojni jesteśmy jego samoocenę. Oczywiście to bzdura jest, bo to ta tak zwana pewność siebie jest elementem samooceny, ale bardzo często wykreowana. Komuś mogłoby się wydawać, że odbiegamy od tematu uzależnień jako takich, ale być może tak nie jest. Gdzie się zaczyna to uzależnienie? Właśnie tutaj, kiedy jest zaburzona samoocena, zaburzone postrzeganie własnej osoby i wtedy jakaś substancja bądź czynność, która przychodzi do nas z zewnątrz, może nas bardzo łatwo uzależnić. To jest ta cecha charakteru, która nas jest w stanie predestynować do tego właśnie zaburzenia, czyli uzależnienia? Ja tak myślę. Ja myślę, że jest taki zespół cech. Natomiast bardzo często mylimy te, tutaj też do pani się zwracam, bardzo często mylimy osobowość z charakterem i jeszcze mieszamy to z napędem, czyli z temperamentem, tak? Jakby naprzemiennie używamy tych trzech różnych takich. Natomiast no, to są składowe mojej osobowości i charakter, i temperament. I rzeczywiście mogą sprzyjać powstawaniu tak zwanego uzależnienia. Natomiast czy jest osobowość nałogowa? Myślę, że trochę wszyscy ją mamy. No dobrze, w takim razie pani Magdaleno, gdybyśmy mogli poprosić o skompilowanie pewnych cech, które charakteryzują osobę, która może mieć skłonność do uzależnień, chociaż to trochę przeczy temu, o czym wspomniał przed chwilą pan Robert. No właśnie, ja tutaj absolutnie nie chcę przeczyć panu Robertowi, natomiast to, co myślę, że ważne, aby powiedzieć, to to, że my teraz patrzymy trochę na wierzchołek góry lodowej. Trzeba by zejść niżej i powiedzieć o tym, że... Nie bardzo głęboko. Tak, trudne, wczesnodziecięce doświadczenia powodują zmiany w mechanizmach regulacyjnych, które tkwią u podstaw wykształcenia takich nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie ze stresorami. Czyli chce pani powiedzieć, że skłonność do nałogów jest dziedziczna? Możemy na przykład dziedziczyć po rodzicach te skłonności? Oczywiście, może być. Są badania, które pokazują, że no, ten czynnik genetyczny jest istotny, bo to jest około 50%, tak? Mówi się, że jeżeli w rodzinie jakby pochodzimy z rodziny alkoholowej, no to zagrożenie dla nas jest 3-4 razy większe niż
niż w populacji ogólnej. I tu możemy polemizować, czy są to geny, czy jest to środowisko, dlatego że bardzo często wśród dzieci adoptowanych mamy takie doświadczenia, są zresztą badania, które o tym mówią, że geny tutaj jakby nie miały znaczenia, ale wychowywanie się w takim środowisku, obserwacja, bo dziecko uczy się przez obserwację. To jest jak gąbka. Oczywiście, tak? Czyli to jest jakby szereg różnych czynników i to, co pan Robert powiedział, bardzo ważnego moim zdaniem na początku, trzeba widzieć człowieka, nie tylko kryteria diagnostyczne, tak? Natomiast myślę, że ważne jest, żeby podkreślić, że jakby w tej skłonności do uzależnień, tym takim mechanizmem, osiowym mechanizmem do opisu tych zaburzeń są deficyty w regulacji i samoregulacji szeroko pojmowanego afektu. Co mnie zastanawia, rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, że ludzie, którzy są uzależnieni, bardzo często jedno uzależnienie zamieniają w drugie. A my jako społeczeństwo widzimy alkoholizm, problem z narkotykami, problem ewentualnie z... Z tytoniem, na przykład z papierosami. I to są dla nas uzależnienia, natomiast uzależnienie ma wiele imion. Czy może jest tak, że jeżeli widzimy, że nasze dziecko coś robi, tu właśnie pytanie, co konkretnie, to może być sygnał, że później to uzależnienie, według nas niegroźne, zamieni właśnie na narkotyki czy alkohol. Jak powiedziałem, to wszystko jest kwestia diagnozy i tych osiowych objawów. Natomiast we mnie, w głowie zawsze powstaje pytanie, co z tego? Nie? Co z tego, że ja zdiagnozuję u kogoś alkoholizm, narkomanię, hazard. Ale to już jest za późno, ale dziecko ogląda nałogowo gry komputerowe, czy gra w gry, czy ogląda coś... Albo siedzi coś... z telefonem w ręku. To już jest późno, bo to też już nie o to chodzi, tak? Bo to też nie o to chodzi. Tak naprawdę w tym procesie terapii mamy dwa problemy. Jeden to mama, a drugi to tato. I czy mi się to podoba, czy nie, ja muszę do tego zejść. Ja muszę to obejrzeć w procesie terapeutycznym. Nie, bo możemy oczywiście uznać, że mamy osobowość nałogową, że mamy diagnozę, kilka diagnoz. Te dzieciaki, które przychodzą do mnie do ośrodka, mają kilka diagnoz, nie? Mają kilka diagnoz i worek leków. Tylko ja ciągle pytam, co z tego, bo ja muszę zajrzeć do domu rodzinnego. Niestety to jest bardzo trudne, choć w zasadzie w ostatnich latach dopiero udało mi się uruchomić taką grupę dla rodzin, w tym dla rodziców. To też dzięki COVID-owi, który okazał się nie otwierać nam szeroko bramy na pracę zdalną. No i nagle się okazało, że to możemy robić. I dlatego ja myślę, że jak dzieciak siedzi kompulsywnie w telefonie, to moim zdaniem trzeba by było zobaczyć jego mamę, co robi w tym telefonie, jego tatę, co on tam robi, a może jeszcze inne bo on sobie, ten dzieciak siedząc w telefonie, coś sobie kompensuje, no. Coś on czegoś tam szuka, on jest na jakimś głodzie, tak? Tam ma bliskość, tam ma. Czy możemy więc krację. Powiedzieć, że środowisko prowokuje nawyki i nałogi w ludziach? Nie, bo pani inaczej na to środowisko odpowie, ja inaczej na to środowisko odpowiem. Więc to nie da się tak scharakteryzować, że ja mam osobowość nałogową, choć mam. Nie, zdrowieję od 25 lat. I mówi to terapeuta. Absolutnie, bo ja zdrowieję od 25 lat. Ja jestem czysty nie od wielu lat, natomiast bez mojej pracy własnej stałej to w ogóle nie ma o czym gadać. Czyli pani inaczej zareaguje na coś, co się dzieje, tato odszedł, pani inaczej zareaguje, mój tato odszedł, ja inaczej zareaguję. Więc to nie da się tak powiedzieć, że albo osobowość nałogowa, albo środowisko, albo grupa rówieśnicza, albo jeszcze jakieś oddziaływania. Suma tego wszystkiego, nie? Moja plus moja ta nadmiarowa reakcja na otaczającą rzeczywistość spowoduje, że ja wejdę, a pani przy tych samych predyspozycjach będzie jedna zmienna, której nie będzie, i pani sobie świetnie z tym poradzi. Mili państwo, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Mam, szczerze powiedziawszy, spory niedosyt. Uważam, że jeszcze powinniśmy powtórzyć tę rozmowę. Nie znam się kompletnie na tej sprawie, nie jestem terapeutą, natomiast odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy borykają się z nałogami, też świetnie manipulują tymi, którzy tak uporczywie chcą im pomóc. A przede wszystkim, jeśli ktoś chce wyjść z nałogu, to najważniejsza jest podstawa chęci. Bez tego po prostu nie ruszymy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A państwo bądźcie z nami w naszym pięknym ogrodzie.